Dzisiaj jest takie oficjalne pożegnanie. Jutro pakuję wszelkie rzeczy do samochodu i wyruszam na Nordkap, gdzie 1 lipca będzie start rowerem. Będę się kierował do Gibraltaru poprzez zachodnią Europę. No i później z Gibraltaru troszeczkę znowu na północ, Bałkany, Turcja, Azja, aż do Singapuru. Przypomnijmy, to bardzo długa podróż. Tak, około 1000 dni, tak wstępnie wyliczona. Jak się przygotować na taką podróż i co się na nią bierze i ile tych rzeczy można sobą zabrać? No, składa się na to wszelki sprzęt kempingowy, namiot, śpiwory, puchowe, także jest tego dość sporo, ale, że tak powiem, wszystko już jest spakowane, gotowe także. Pan będzie sam w trasie, czy jest jakaś pomoc razem z panem? Nie, jadę samodzielnie, także wszelkie części zapasowe będę miał ze sobą. No i w tych sytuacjach kryzysowych będę z nich korzystał. To jest naprawdę długo, bo to 3 lata, ta ponad. Około 3 lat. Skąd taka decyzja, skąd taki pomysł, dlaczego realizacja takiego planu, czy to jest marzenie? No myślę, że ciekawość świata, która tam przez całe życie mi towarzyszyła, no i poprzez ukierunkowanie to w kierunku roweru, no tak się złożyło, że ten rower stał się odpowiednim środkiem lokomocji do podróżowania. Wszędzie można rowerem dojechać? Czy będą jakieś problemy po drodze? Oj, wszędzie. Na pewno wszędzie, dalej niż samochodem i dalej niż pieszo czasami. Będzie potrzeba pomocy jakichś innych osób? Czy wszelkie lokalizacje jakieś są już dostępne, opracowane, czy to na bieżąco będzie? Będzie to raczej na bieżąco, z dnia na dzień, ale tak jakby kierunek obrany już jest, a plan będzie dzienny, że tak powiem.